Słuchajcie, jeżeli pod tym odcinkiem uda nam się w jak najszybszym czasie dobić 2500 łapek, to dzisiaj o godzinie 19 pojawi się drugi odcinek na kanale. Także zapraszam do łapkowania. Jeżeli podoba Ci się ten pomysł, napisz w komentarzu, co o nim myślisz i czy chcesz więcej dwóch odcinków w ciągu jednego dnia. A teraz przejdźmy do modyfikacji. No dobra, słuchajcie, dzisiaj chciałem pokazać wam, w jaki sposób w naszym Minecrafcie możemy wywołać tornado. I tak, wiem, kiedyś przedstawiałem taką modyfikację, która dodawała bodajże tornada i tsunami w Minecrafcie, lecz ta modyfikacja, którą przedstawiam dzisiaj, jest odnowiona, jest na wersji nawet 1.12, także dużo rzeczy się pozmieniało i stwierdziłem, że chcę wam to pokazać, bo jak widzicie, samo niebo już zaczęło się zmieniać i wygląda zupełnie inaczej. Inaczej zachowują się chmury, te chmury czasami robią się czarne i po tym też, na przykład, że robią się czarne, możemy wnioskować, że za moment spadnie deszcz, więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No i słuchajcie, co mamy dodanego do gry? I dzisiaj jeszcze będziemy w wiosce to sobie przeprowadzać, no bo w zasadzie czemu nie? Jak tornado, to no najlepiej w jakimś miasteczku z wieśniakami, niech też sobie polatają, słuchajcie. I tak, dobra, weźmy sobie, zróbmy takie nasze stanowisko tutaj u góry na domku kowala. Mam nadzieję, że nie będzie, bo to za bardzo przeszkadzało. Słuchajcie, mamy takie rzeczy jak anometr, anemometr, nie wiem, jak sobie to przeczytać. W każdym razie, słuchajcie, są to takie śmieszne pipsztoki, dzięki którym będziemy mogli też sobie oceniać, w jaką stronę wieje wiatr, bo właśnie w tej wersji modyfikacji jest taka możliwość, słuchajcie, możemy spodziewać się tego, w jakim, znaczy spodziewać się, możemy zauważyć, w jakim tempie wieje, no akurat teraz w ogóle wiatr nie wieje, i w którą stronę, i to będzie, słuchajcie, miało także znaczenie w grze, bo w momencie, gdy zacznie wiać i zaczniemy niszczyć sobie jakąś trawę, czy po prostu nawet bloki, to takie części, odłamki tych wszystkich rzeczy będą leciały właśnie w tamtą stronę, więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Słuchajcie, co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Mamy coś takiego jak Weather Radar i mamy tutaj taki właśnie radar pogodowy, na którym powinny być tutaj jakieś dane. Nie wiem, czemu ich tutaj nie ma. W każdym razie, w momencie, gdy na przykład zacznie padać deszcz, bądź będzie burza, to zobaczcie, pojawia się informacja, my jesteśmy tutaj, a gdzieś tutaj już dzieje się burza i to jest dokładnie w tamtym miejscu, gdzie zrobiło się ciemno. I czy mi się wydaje, czy tam się robi tornado? No nie, nie wiem, ale na razie nie będziemy tam lecieć, słuchajcie. Na razie zajmiemy się tym, co jest tutaj i mamy coś takiego jak syrenę alarmową. Jeżeli jakieś tornado się dzieje, czy coś w naszej tej okolicy, zacznie ona sobie wyć. Ale to zobaczycie zresztą za momencik. Mamy też czujnik tornada. Nie wiem, czy on będzie działał, bo tornado niby gdzieś tam z tyłu jest, ale czy to wyczuje? Możliwe, że nie. Możliwe, że jeszcze nie wyczuje. Słuchajcie, fajny motyw właśnie z tym, że możemy na takiej jakby mapce sprawdzić, gdzie coś się dzieje i w naszym domku coś takiego otrzymać. Okej, słuchajcie, mamy też tutaj takie bajery, jak maszynę, dzięki której możemy właśnie kontrolować sobie naszą pogodę, więc weźmy to gdzieś w tą stronę, bo niestety w momencie, gdy tutaj sobie zacznę klikać jakieś opcje, żeby tornado zaczęło wiać i tak dalej, żeby zaczęły się dziać różne rzeczy, to niestety to trochę niszczy wszystko wokół i nie jest fajnie. Okej, tam dzieje się coś niedobrego w tamtym miejscu. Okej, deszcz jest teraz nade mną, a w zasadzie już obok mnie, plus właśnie to tornado. Okej, ale wiatru nie ma, też woda ma fajny efekt, bo jakby się odbija od ziemi. Nie wiem, czy to jest normalnie w Minecrafcie, czy nie, bo nie zwracam na to nigdy uwagi, ale w momencie, gdy będzie wiał wiatr, to będą te krople też uciekały w pewną stronę. Okej, też jest taki bajer, że widać spadające liście z drzew, ale czy teraz to będzie widać, czy nie? O, są, widzicie? Spadały, chyba. Tak czy nie? No spadały, mi się wydaje, że spadały. Okej, coś nad nami zaczyna się dziać niedobrego. Okej, jak widzicie, w ogóle tornado C0 zaczęło tam się już pojawiać i zaczyna ściągać pył. Czy w momencie, gdy nie będę miał game moda, zacznie to przyciągać? Jeszcze nie, ale nie dzieje się fajnie, bo nie ja to stworzyłem, ja tego nie chciałem jeszcze robić. Za trochę za wcześnie, mi się wydaje, słuchajcie, trochę za wcześnie. Okej, także zostawmy to na razie w spokoju. Włączmy sobie pogodę na tej naszej machinie. Włączmy sobie, no powiedzmy, że na razie niech będzie po prostu burza z piorunami. Czy wiatr jakiś się pojawił? Chyba nie, słuchajcie, nie, pojawił się. Patrzcie, no jest wiatr i nawet słychać. Słuchajcie, w tym momencie, w zależności od tego, gdzie pokazuje nam strzałka, trawa powinna uciekać w tamtą stronę, chyba. Nie, no teraz nie wieje, no to teraz tego nie będzie. Tylko, o, burza dosyć mocno, słuchajcie, tam już się zrobiła, znaczy burza, tornado. Okej, tylko wiatr przestał całkowicie wiać i to jest problem, bo nie mogę wam teraz pokazać, jak to leci, ale nieważne, słuchajcie, pójdźmy dalej. O, teraz jest wiatr.
O, widzicie? I trawa zaczyna lecieć w którąś stronę i zaczyna wyć syrena, bo tornado zaczyna się do nas zbliżać. W ogóle nie wiem czemu ja go nie stworzyłem. To wszystko dzieje się randomowo w naszym świecie. Okej. Nie przeszło. Cały czas to tornado tam jest, słuchajcie. Nie chcę być w centrum tego tornada, naprawdę. Nie ja to wywołałem, chciałem to sam zrobić. Gro, nie pomagaj mi, ja sam sobie poradzę. O, fuck, dobrze, że miałem ten czujnik, już wiem, gdzie to jest. Chodźcie, od razu noc się robi, dziwne rzeczy. Możemy sobie zrobić nawet mocny wiatr w tym momencie. I jak widzicie, pada deszcz, spada to wszystko na ziemię. I te takie odłamki deszczu lecą w którąś stronę. No to jest świetne, naprawdę świetne. Zresztą tak jak te odłamki różnych rzeczy. Okej, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tornado zbliża się coraz szybciej. Możemy sobie włączyć Hail'a. I w tym momencie nad naszą głową, jak widzicie, pojawia się taki zalążek jakby tornada, bardzo dziwne chmury wyglądające, no, naprawdę niebezpiecznie. Czy da się polecieć wyżej, zobaczyć jak to wygląda? No nie wygląda to najlepiej mimo wszystko, ale chyba się nie da. Znaczy jestem już prawie w tych chmurach. Jezus, jak to wygląda strasznie. No dobra. Gdzie to było? Gdzie była ta syrena, czy ta machina? Bo zgubiłem ją chyba. Jak widzicie też, takie jakby odłamki piachu zaczynają latać wszędzie. Gdzie jestem? To mnie zniosło? Tam jest wioska, halo. Okej. Modyfikacja naprawdę fajna, bo została odnowiona. Trzy szkielety w jednym miejscu się stworzyły. No dobra, słuchajcie, mamy coś takiego jeszcze. Jak taki piasek, który może pożyć jak na przykład dywanik. W sensie możemy sobie piach tak układać. Naprawdę bardzo fajna sprawa, nie musiało to zostawać dodane, bo tak naprawdę jest to, no, zachowuje się trochę jak śnieg, tak? Ale taki bardziej, to ma tylko efekt taki do wyglądu, tak? Okej, słuchajcie, mamy też coś takiego jak piasek w kieszeni, który możemy sypać. Możemy tym piaskiem naprawdę sypać w ludzi i tak dalej. I jak widzicie, jak sobie sypniemy tym piaskiem, to zaczynają się wszędzie pojawiać te właśnie części jakby piachu. No i dobra, słuchajcie, bo tornado już zaczęło się mocno, dosyć mocno wytwarzać, znaczy wytwarzać, robić, tak? Okej, włączamy F1 tornado i w tym momencie, słuchajcie, możemy odlecieć sobie do wioski, bo tornado będzie tam. Okej, dużo rzeczy w ogóle się dzieje w jednym miejscu, jest C0, to pokażę wam za momencie, co to jest. I w tym momencie jest ogromne tornado obok wioski, które porywa wszystkie moby. Zresztą mnie też zaczyna porywać, ja nigdzie nie idę. Tornado samo zaczyna mnie po prostu pochłaniać w siebie. O, fuck, wszystko porywa, nawet creepera znalazłem. Ja pierdzielę, dobra, słuchajcie, w tym momencie nie mogę nawet nic zrobić, znaczy w jaki sposób tam mogę to kontrolować, tak? Znaczy ile to jest mobów. Ja nie mogę. I tornado całkowicie mnie pochłonęło i zżera nawet trawę, wszystko. Nie, czy tornado jest w stanie się przesuwać. Okej, słuchajcie, chyba się uratuje. Jakoś zablokować się tutaj by trzeba było. Ale to mocno ciągnie, słuchajcie. Naprawdę, teraz trzymam przycisk, żeby pójść prosto. Ale no nie jestem w stanie. To dalej mnie wciąga do siebie. O Boże. O, nie da rady w ogóle, słuchajcie. Nie da rady z tego uciec. Ale jest jeszcze coś gorszego od tornada. Być może nie pod względem wyglądu, ale pod względem działania. Bo teraz, słuchajcie, jest to tornado, tak? Ono sobie przyciąga różne rzeczy. No to wygląda naprawdę picko, ale jest coś takiego, jak w tamtym miejscu wcześniej widzieliście, C0. I to jest dosyć ciekawa sprawa. Już wam włączam, pokażę jak to wygląda. Włączmy sobie tutaj Tropical Cyclone Stage 1. Czyli możemy tutaj sobie różne stage'y chyba włączać nawet. Aha, to jest stage 1. Ej, faktycznie. C1, C2. Ej, czy mamy możliwość pisania tego na przykład komendą? I słuchajcie, w tym momencie nie ma tornada, to jest taki strasznie dziwny cyklon, który jest o wiele mocniejszy od tornada. I w momencie, gdy teraz to mnie porwie do góry, słuchajcie, ja się kręcę o wiele szybciej i o wiele wyżej. I zobaczcie, ile nas tutaj jest, wszyscy jesteśmy pochłonięci przez to tornado i możemy się bić. Mogę uderzyć nawet kogoś w tym momencie. To wygląda naprawdę strasznie, ale wiecie, co ja chciałbym zrobić? Chciałem sprawdzić, czy jest możliwość pisania jakby komendą mocniejszego tornada. Okej, jak widzicie, tornado też zaczęło rozsypywać różne rzeczy tutaj na świecie. I w ten sposób pojawiły się tutaj liście, pojawił się tutaj jakiś dziwny krzok z pustyni i tak dalej. Praktycznie wszędzie tutaj zostały pochłonięte bloki. Bo tornado, które było w tym miejscu wcześniej, wydaje mi się, że było mocniejsze. No dobra, słuchajcie, ja chcę sprawdzić, czy jest możliwość pisania komendy, żeby stworzyć to mocniejsze, także widzimy się za momencik.
No dobra, słuchajcie, możemy sobie wpisać komendę, tylko ja nie chciałbym tego robić chyba tutaj. Pójdźmy gdzieś dalej. Możemy sobie wpisać komendę, która brzmi Wither 2. Czekajcie, jak to było? Storm create create. Okej, okay. I to będzie hurricane, czyli huragan, tak zadziało? Zadziałało. I co się w tym momencie dzieje? Okej, okay, to bardziej działa w ten sposób, że chyba... Czekajcie... A nie, no centralnie nade mną coś się dzieje, taki huragan, ale to chyba mnie nie przyciąga jeszcze, nie? To chyba jeszcze nie ma... Nie ma takiego działania, mi się wydaje. A to jest... Można wpisać może Storm 4? Czekajcie, czy będzie mocniejsze wtedy, czy jak to będzie wyglądało? Nie, 4 nie. Tylko 2. Okej. Okay. Czyli generalnie komendami możemy sobie to wszystko tworzyć. No dobra, znaczy... Wow, ale go pociągnęło. Ja znaczy coś jeszcze możemy sobie takiego wytworzyć. No dobra, słuchajcie, mam jeszcze jedną komendę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Możemy sobie wpisać coś takiego, że będzie to spout. Nie wiem, jak wam sobie w zasadzie przeczyta. Sypy... Czekajcie. Jak? Aha, 4. 2 musi być się 4. Dobra. Okej, okay. I w tym momencie coś się wytworzy. Okej. Okay. I to jest bardzo dziwna sytuacja, bo to wyciąga jakby wodę w ogóle. Czekajcie, tylko nie mam tutaj możliwości pokazania tego przez to, że tam było za mało wody po prostu. Musimy polecieć gdzieś tutaj. Tutaj już nie ma tak burzy. Znaczy to jest burza, ale nie ma tutaj żadnego huraganu, więc troszkę bezpieczniej. Okej, okay. Piszmy to tutaj. Okej, okay, i w tym momencie, jak widzicie, zaczyna to jakby wychodzić z wody. Tornado jest w wodzie? Tak mogę to nazwać? Czy to w ogóle jest tornado? Ej, to będzie mnie wciągać też? Tak niekoniecznie, chyba że tam podpłynę centralnie pod to. Ale efekt jest fajny, słuchajcie, efekt jest fajny. Ale chyba mnie to nie wciąga, po prostu fajnie to wygląda. Także ja sobie polecę gdzieś dalej i słuchajcie, spojrzę, czy coś jeszcze jest ciekawego. Okej, okay, słuchajcie, włączyłem Storm w postaci F1 i nie wiem, czy to działa tak jak tamto poprzednie, czy nie, ale to zaczyna porywać już bloki wieśniaka. Uderzyłeś mnie, dziadu. Ej, to jest chyba większe i to faktycznie niszczy jeszcze rzeczy, które były obok, bo nie wiem, czy to, co w to... Nie, F1 Tornado, F1... No nie wiem, to nie mam zielonego pojęcia, w każdym razie to niszczy rzeczy i... I to się przesuwa, słuchajcie, to zaczyna się przesuwać w którąś stronę. To, co stworzyłem wcześniej, było w jednym miejscu, ale to już jest dziwne. To zaczyna iść przed siebie i niszczyć wszystko na swojej drodze, więc to jest o wiele bardziej niszczycielskie. Fuck, ja chcę podejść do tego, do mojego stanowiska. Zobaczcie, jak to wygląda, czy to faktycznie się przesuwa? Okej. C4. Czym jest C4? Czy to jest to, co ja stworzyłem? Chyba tak. Coś naprawdę mocnego. Okej, okay, podejdźmy tam dalej, bo tam coś jeszcze się mi się pokazuje. Ja pierdzielę, okej. Okay. A co tutaj się dzieje? Czemu wszystkie zwierzęta są w powietrzu? Ja nie mogę, naprawdę kozacko to wygląda, słuchajcie. I tak, to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tą modyfikację. Oczywiście wszystkie najpotrzebniejsze linki macie w opisie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawiliście łapkę, tak jak mówiłem, 2,5 tysiąca łapek. I widzimy się dzisiaj o godzinie 19 na kolejnym odcinku. Także siemanko, cześć, pa pa i pamiętajcie o subskrypcji. I lost my last soul, but now I got a new one. Same old song, but now it's got a new drum. A better man, and better yet, I got a better plan to stack up on this cheddar, hopefully watch the shed expand. But who knows how far we gon' make it with the pen pad and a mic.